Można? Tak. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po seminarium Zespołu Doradców Komisji Zdrowia pod tytułem Radykalne zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. W konferencji wezmą udział przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera, Maciej Bogucki, profesor Robert Flisiak, profesor Krzysztof Sowada oraz profesor Bolesław Samoliński. Witam również ekspertów i senatorów, którzy są członkami Komisji Zdrowia. Bardzo proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą, panią senator Beatę Małecką-Liberę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, skończyło się nasze seminarium ekspertów działających przy Senackiej Komisji Zdrowia. Jest to już czwarte spotkanie ekspertów dotyczące różnych obszarów opieki zdrowotnej i wyzwań, jakie stoją przed całym systemem. Dzisiaj rozmawialiśmy głównie o finansowaniu oraz o organizacji opieki zdrowotnej. Na seminarium oprócz ekspertów uczestniczyli w tym spotkaniu również uczestniczyły osoby, które są związane z opieką zdrowotną. I oprócz rekomendacji, które za chwilę zostaną przedstawione i wniosków, jakie przedstawiają nasi eksperci Komisji Senackiej, również bardzo istotna była dyskusja, która wywiązała się po przedstawieniu poprzez poszczególnych prelegentów zagadnień, jakimi się zajmowaliśmy. Chcę dodać, że eksperci przy Senackiej Komisji Zdrowia pracują od kilku lat. Te spotkania są online. Rozmawiamy w różnych aspektach o wielu zagadnieniach dotyczących opieki zdrowotnej, ale najważniejszymi kwestiami, jakie w tej chwili podnosimy, są zagadnienia związane z finansowaniem. Dlatego też dzisiejsza dyskusja w zakresie spotkań eksperckich, jestem przekonana, że będzie kontynuowana i w wyniku tego zapadną konkretne, wiążące propozycje rozwiązań. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana Macieja Boguckiego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jesteśmy po bardzo ciekawym seminarium. Mieliśmy możliwość wysłuchania 8 prezentacji i ciekawej godzinnej dyskusji. Z całego seminarium wynika jednoznacznie, że stan zdrowia Polaków jest bliski zapaści. System ochrony zdrowia, jeżeli w ogóle istnieje, to jest bardzo fragmentaryczny, a parametry ilościowe związane z systemem ochrony zdrowia są równie przerażające jak sytuacja zdrowotna Polaków. Otóż proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli chodzi o nakłady środków publicznych na system ochrony zdrowia, to jest on najniższy w Europie, jeżeli spojrzymy na procent, na dane jako procent PKB. Według danych Eurostatu, rzetelnych, porównywalnych danych, w 2020 roku w Polsce nakłady środków publicznych na zdrowie wyniosły 4,69% PKB. Przy średniej Unii Europejskiej 8,95%. Proszę Państwa, oznacza to, że zgodnie z rekomendacją zespołu ekspertów Senackiej Komisji Zdrowia, skoro chcemy dojść do średniej unijnej, nakłady powinny wzrosnąć dwukrotnie. Mamy w tej chwili sytuację taką, że przy potrzebach drastycznego wzrostu nakładów jednocześnie wiemy o tym, że ostatnio około 13 miliardów złotych decydenci z systemu nam zabrali. Nie chodzi tylko o wzrost finansowania, chodzi o równoległy wzrost finansowania i równoległe zbudowanie systemu, wykorzystując w sposób najbardziej efektywny środki, które będą do naszej dyspozycji. Mamy tutaj wiele pomysłów. Myślę, że pozostali uczestnicy konferencji powiedzą o tym w większych szczegółach. Natomiast widzimy
potrzebę zarówno wzrostu finansowania, podwojenia finansowania, widzimy potrzebę zbudowania systemu, widzimy kwestię całkowicie zapomnianą działań w zakresie zdrowia publicznego, działań prozdrowotnych, które są zwykle najbardziej kosztowo efektywnych i widzimy niezbędność działań na poziomie kadr kształcenia, w tym zaczynając od zadbania o kadrę akademicką uczelni medycznych, która jest bardzo niedoceniona i w tej chwili bardzo szybko nam ubywa. Oczywiście cały system musi być na bieżąco monitorowany, jeżeli chodzi o parametry efektywności, parametry zdrowotne. Liczymy, że zbudowanie systemu i dofinansowanie do poziomu średniej unijnej powinno doprowadzić również do osiągnięcia średnich unijnych parametrów zdrowotnych, choćby takich jak średnia oczekiwana długość życia w zdrowiu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana profesora Roberta Flisiaka. Bardzo często mówi się o niedoborach kadrowych, natomiast rzadziej zwraca się uwagę na to, co poruszył przed chwilą pan przewodniczący, niedobory kadr akademickich. Wraz z odpływem lekarzy do podstawowej opieki zdrowotnej z lecznictwa szpitalnego niestety odpływają nam kadry akademickie i to jest efekt z jednej strony reformy szkolnictwa wyższego, reformy 2.0, która doprowadziła do tragicznej sytuacji w tej chwili kadrowej. Z drugiej strony wiąże się to oczywiście z niedoborami finansowymi, które są permanentne i trwają już bardzo długo. Naprawa tego systemu to jest niestety w tej chwili bardzo skomplikowany proces, który wymagałby zmiany systemu edukacji wyższej, tak naprawdę odłączenia szkolnictwa wyższego medycznego od szkolnictwa niemedycznego, bo system, który premiuje zupełnie w sposób uznaniowy dorobek naukowy, system, który popularnie nazywamy punktozą, system polski oderwany od ewaluacji międzynarodowej, powszechnie uznanej, przynosi same szkody. Inna sprawa, zupełnie już niezależna od tego, ale ściśle powiązana z jakością opieki zdrowotnej, to są poruszane wielokrotnie działania prozdrowotne. I tutaj myślę, że warto pokazać przykłady. W każdej specjalności, w każdej dziedzinie medycyny jesteśmy w stanie przedstawić dziesiątki takich przykładów. Ja poruszę z mojej strony przykład badań przesiewowych w kierunku zakażenia HCV. Wystarczyłoby wydawać 30 milionów rocznie przez kilka lat. Pewnie wyszłoby te 230 milionów złotych, które przeznaczono na testy combo. Wystarczyłoby tyle wydawać, żeby za parę lat zmniejszyć o połowę liczbę przypadków raka wątroby, najtrudniejszego w leczeniu schorzeń onkologicznych, jednego z najtrudniejszych, i marskości wątroby. I tutaj już mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy umierają, odchodzą wcześniej z systemu rodzinnego, z systemu płacenia podatków i których koszt utraty trudno jest przecenić. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana profesora Krzysztofera Sowadę. Szanowni Państwo, pod koniec seminarium pani senator powiedziała, że czas najwyższy, żeby przestać pozorować działania, tylko wziąć się do pracy. Jeden punkt, gdzie pozorujemy ciągle, i to już od kilkudziesięciu lat, to jest koszyk świadczeń gwarantowanych. On jest pozorowany, gdyż w rzeczywistości wiemy, że nie jesteśmy w stanie tych wszystkich świadczeń tam zapisanych zagwarantować wszystkim potrzebującym te świadczenia. Dlatego też w czasie naszych rozmów, ale również tutaj, dzisiaj, ten temat został wywołany i czas najwyższy, żeby ten koszyk doprecyzować, także powrócić do kwestii ustalenia gwarantowanych standardów,
a jednocześnie upodmiotowić pacjenta, który jeśli chce uzyskać wyższy poziom niż gwarantowany, mógłby to sfinansować z własnej kieszeni. Ale nie chodzi o takie finansowanie w całości, jak to w tej chwili ma miejsce, ale właśnie sfinansowanie tej nadwyżki nad gwarantowaną jakość. I pozwólcie Państwo, że jeszcze taką się osobistą myślą, właściwie nie osobistą, bo konfucjańską myślą chciałbym podzielić na koniec. Proszę Państwa, Konfucjusz powiedział, że istnieją trzy drogi do mądrości. Jedna przez refleksję. I zdaje się, że właśnie tą drogą dzisiaj w czasie tego seminarium poszliśmy. Jest też, i to jest droga najszlachetniejsza, jest też droga znacznie łatwiejsza. Najłatwiejsza to jest przez naśladowanie tych, co już coś mądrze wdrożyli. Natomiast jest droga najbardziej gorzka. I tą gorzką drogą cały czas idziemy. To jest droga przez własne złe doświadczenia. Jakoś nie widzę końca tej drogi, którą idziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana profesora Bolesława Samolińskiego. Szanowni Państwo, no głównym problemem, który widzimy u pacjentów, to jest ich niezadowolenie z dostępności do systemu ochrony zdrowia, ale jednym z podstawowych elementów, na który narzekają, to jest to, że nie mają tego poczucia, że im to zdrowie system przywraca. Są niezadowoleni z komunikacji z lekarzem, z poziomu włączania w proces diagnostyczno-terapeutyczny. Tymczasem, no cóż, lekarzy nie mamy za dużo, pielęgniarek również i tu jesteśmy w ogonie krajów OECD, ale zdumiewający fakt jest to, że mamy prawie czołowe miejsce, jeśli chodzi o ilość wizyt przypadających na jednego lekarza, ale jednocześnie jesteśmy też w czołówce ilości wizyt przypadających na jednego pacjenta. Świadczy to o tym, że te wizyty są nie do końca doskonałe, realizujące cel zasadniczy, jakim jest przywrócenie zdrowia pacjenta. Głównym powodem prawdopodobnie jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia wypracował metodę płacenia za poszczególne zdarzenia w systemie, poszczególne świadczenia, a nie za efekt zdrowotny. Intencją zespołu jest, aby podpisać się obiema rękoma pod tym, abyśmy mieli płacone w systemie ochrony zdrowia efekty zdrowotne opłacane. Drogą do tego jest zbudowanie zintegrowanej opieki nad pacjentem w zakresie poszczególnych zespołów chorobowych i wówczas taka opieka zintegrowana stanowi jedno świadczenie, które jest płacone przez Narodowy Fundusz, optymalizuje to w ten sposób efekty zdrowotne i jednocześnie minimalizuje koszty. No i mamy co oceniać, czyli oceniamy nie ilość wykonanych procedur, tylko jak bardzo przywróciliśmy zdrowie współobywateli. Dziękuję. Proszę jeszcze o zabranie głosu panią senator Beatę Małecką-Liberę. Ja chciałabym bardzo podziękować ekspertom, którzy od kilku lat pracują przy Komisji Zdrowia w Senacie. Spotykamy się regularnie, dyskutujemy na różne tematy związane z opieką zdrowotną. Były również spotkania z prezesami samorządów medycznych, ponieważ wiemy, że zbudowanie systemu to system naczyń połączonych i musimy współpracować ze wszystkimi zawodami medycznymi. Posiłkujemy się także dodatkowymi spotkaniami z ekspertami zewnętrznymi i w wyniku tych spotkań, tych rozmów zostały dzisiaj przedstawione Państwu wnioski, które wypływają z naszych tych wielu godzinnych przemyśleń. Natomiast niewątpliwie trzy rzeczy są w tej chwili najważniejsze i mam nadzieję, że obecni decydenci, którzy budują, zmieniają system opieki zdrowotnej, słuchają także głosów ekspertów, a te głosy, o których dzisiaj mówiliśmy i te opinie, które przedstawialiśmy, są bezwzględne do tego, ażeby system opieki zdrowotnej w ogóle podnieść, ponieważ po COVID-zie, po epidemii sytuacja zdrowotna w kraju jest katastrofalna. Do najważniejszych rzeczy zaliczamy finansowanie i to niepozorne, ale rzeczywiste,
Zbudowanie wieloletniej strategii, która byłaby w konsensusie społecznym i także politycznym. Przewartościowanie kwestii związanej z opieką koordynowaną, z podjęciem działań, z profilaktyką, promocją zdrowia, edukacją, a także zbudowaniem dobrego, zdrowego prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko musimy się jakoś przemieścić.